Bezpieczeństwo w internecie. So Kelly, you know, Kelly, wszyscy robimy zakupy online. Na stronach, które znam i z których często korzystam, podaję dane swojej karty kredytowej. Ale czasami kupuję coś na stronach, których dobrze nie znam. Trochę się obawiam, bo lepiej, żeby przypadkowi ludzie nie mieli informacji o naszej karcie kredytowej. Co o tym myślisz? O czym trzeba pamiętać, robiąc zakupy online? Tak, zgadzam się. To trudne, bo idealnie byłoby zacząć od strony, której ufasz, ale nie zawsze się da. Przede wszystkim sprawdź, czy w adresie jest HTTPS. Nie ma gwarancji, że strona jest bezpieczna, ale przesłane informacje trafią tam, gdzie trzeba. Komunikacja między tobą a stroną jest szyfrowana, więc dane trafią tylko do obsługi tej strony. Warto też zastanowić się, czy musimy przekazywać dane karty. Wiele banków proponuje jednorazowe wirtualne karty kredytowe. Otrzymujesz jednorazowo wygenerowany numer i jeśli go zgubisz albo ktoś obciąży kartę wbrew twojej woli, to nie jest standardowa karta kredytowa, tylko jednorazowa, wirtualna. Ewentualne szkody dotyczą tylko jej. Przeglądarki takie jak Chrome czy Android mają wbudowane elementy, które ułatwiają używanie karty jednorazowej zamiast standardowej karty kredytowej. To pomocne. Sądziłem, że sporo wiem, ale o wirtualnych kartach nie miałem pojęcia. Zdobędę taką. Cenne uwagi. Dziękuję, Kelly. Proszę.